Kojarzyłem, znałem Martę Rynkiewicz i znałem też Monikę Godlewską. I wpadłem na pomysł stworzenia takiego no, dość kontrowersyjnego zestawienia. Napisałem do Marty, ona powiedziała tak, jestem zainteresowana. No to wsiedliśmy z Bogzelem w auto i jedziemy do Warszawy. Wojtek właśnie mówił, że spotkamy się z Martą, ona zawalczy, zobaczy, że ona będzie się biła na nas. Ja mówię, co ty Wojtek, nie? Jak ona się będzie biła? Przecież, wiesz, ona była po tej burzliwej przeszłości swojej związaną z tym autobusem, te historie takie, wiesz, mega mocne kontrowersje. I Marta miała bardzo dużą popularność wtedy, bo no, wszystko, wiesz, zadymiara. No i sobie usiedliśmy na kawę i Marta była taka, no, można powiedzieć, wczorajsza. Zaczęliśmy rozmawiać o walce. Ona wydawało się, że nas słucha, ale tak nie byłem przekonany, czy jest w ogóle zainteresowana. Ale jak już powiedzieliśmy wszystko, co jej możemy zaproponować, ona powiedziała, okej, ciekawe, jestem zainteresowana. Idę za chwilę na trening. Mega się wtedy zakręciłem, bo myślałem, że jednak nie przyjmie, że to jest takie spotkanie, wiesz, strata czasu to będzie, nie? No nie byliśmy jeszcze aż tak wtedy przekonani, ale nagle wracając oglądamy Instastory, to jest już nie wiem, 23, a Marta faktycznie biegnie na bieżni. Mówię, wow, zaszczą dziewczynę, ona ma motywację, ona chce się zmienić. Weszła w to, dymiła, wiesz, tam były te takie kultowe teksty jak ryj i tak, tam chyba do Godlewskiej to mówiła. Była mocna, mocno na początku zadymiarska. Zostałaś jajem, głupia szma! Ciągnij w się proszę wszystkich o spokój! Proszę cisza! Spokój! Cisza! Dobra, dobra. Malta! Cisza! Przepraszam. Sam zamknij do kurwa, się odnosi do mojej koleżanki, chuj w łeb, dobra, ryj. To Fame MMA odmieniło moje życie.